Jesteśmy tu na stanowisku strzeleckim żołnierzy niemieckich, którzy ostrzeliwali się z ciężkiego karabinu MG, z czego wiem, bo koledzy tutaj wykopali masę wystrzelonej amunicji i to właśnie był z karabinu kawałki serii i z tego miejsca, które tu widzimy, prawda, wycofywali się w tamtą stronę, czyli na północ. Wycofywali się w tamtą stronę. Tu był kabel telefoniczny, prowadził do następnego bunkru, też wysadzonego w powietrze, też był na, bo wszystkie bunkry, które były na powierzchni ziemi, zostały wysadzone w powietrze, oczywiście z oknami obstrzałowymi. I od tego miejsca, które tu widzimy, ten rowek malutki przed tym miejscem strzeleckim, ten rowek to był telefon położony, a w tą stronę, tam jak widzimy taką przesiekę tych małych brzózek, prawda? I za tymi małymi brzózkami widać duży las. Tam byli rozłożeni rosyjscy żołnierze i wystrzelonych masę łusek od Mosina, od karabinów Mosina lub Drygatriewa, bo też i talerze były wyrzucone na boki, przyrośnięte mchem. I są stanowiska, takie dołeczki, prawda, któryś tam za drzewem leżeli żołnierze, a tutaj było pole minowe i masę zasieków. Tu po prostu było nie do przejścia.